Zasada wymiany zieleniny. Zmiana jest dobra. Unikaj spożywania na okrągło tej samej zieleniny. Zmieniaj ją przynajmniej raz w tygodniu, a najoptymalniej co kilka dni. Mówię o tym dlatego, że spożywanie tego samego rodzaju zieleniny przez kilka tygodni lub miesięcy może spowodować zatrucie. Zielone liście są zazwyczaj najbardziej pożywną częścią zieleniny i dlatego w naturze zwierzęta jedzą je najchętniej. Liście zawierają śladową ilość alkaloidów. Dzięki temu zwierzęta przenoszą się od jednych roślin do innych, co zapobiega zniszczeniu pojedynczych gatunków. Choć alkaloidy w dużym stężeniu są trujące, w niewielkich ilościach nie szkodzą. Podnoszą nawet naszą odporność, wzmacniając system odpornościowy. Jeśli jednak będziesz jeść przez wiele tygodni tylko jarmuż, tylko szpinak czy jakiekolwiek inne zielone rośliny jednego gatunku, w końcu alkaloidy tego samego typu skumulują się i będą dawać objawy zatrucia. Przy okazji, im bardziej różnorodnych roślin używamy, tym szersze jest spektrum składników odżywczych, jakie sobie dostarczamy.